Kamil Stoch perfekcjonista, tak powiedział trener przed chwilą nam. Z tego wynikały przygody ponowne? No chyba tak. Chyba tak, na razie nie wiem. Już mi jest trudno się wysłowić po prostu, jestem tak zły na siebie, że... Z drugiej strony nasypało tym świeżym śniegiem, może to? Nie no, bez przesady. Wydaje mi się, że nie zapomniałem jak się ląduje przez kilka dni. Tutaj chcę chyba zrobić zbyt pięknie wszystko i no i to mnie kosztuje po prostu błędy. Potem była kontrola w finale, skoro tak się zdarzyło raz po razie i żeby w drugiej serii już było idealnie? Nie no, drugą serię starałem się po prostu skoczyć normalnie. Wiedziałem, że na progu wszystko działa, tylko za długo albo czekam za długo z lądowaniem, albo zbyt po prostu chcę go dopieścić i temu... No i temu po prostu to nie wychodzi. No, w drugiej serii bardziej postawiłem na takie, że zrobię to na luzie i jak wyjdzie, no to tak wyjdzie. No. Widocznie, jak widać, automatyzm działa najlepiej. Rozumiem. To jest jeden element, ale same skoki napawają optymizmem, no bo jest solidnie, stabilnie, to chyba cieszy. Tak, no też wiadomo, że inaczej by było, gdybym jechał w drugiej serii... Gdybym skoczył normalnie pierwszą, wylądował tak jak trzeba, z innym nastawieniem poszedłbym w ogóle na drugą serię, nie musiałbym tutaj nic gonić, tylko bardziej skakać normalnie, prawda? Druga seria też może nie była jakaś idealnie czysta na progu, ale koniec końców no skoki bardzo dobre. To jest tak, że ta technika teraz lepiej pasuje do tego obiektu, czy wyciągnęliście wnioski z tamtego pobytu na Grand Prix, bo wtedy było różnie? Ja też inaczej skaczę niż latem, prawda? Jeżeli ktoś obserwuje mnie, jak się prezentuję latem, a jak zimą, no to latem zazwyczaj dopracowuję, szukam pewnych rozwiązań, a zimą bazuję na tym, co już mam dopracowane. Teraz też jestem trochę na innym poziomie i też łatwiej mi się przystosować do obiektów. Czekałeś na drugi skok, pojawił się uśmiech, kiedy zobaczyłeś, co ci Rumuni wyprawiają na najeździe, bo żeby zima zaskoczyła tutaj organizatorów, to... Znaczy... To nie, teraz już jest znowu idealnie, prawda? Także były dwa takie momenty, tuż przed rozpoczęciem zawodów i w trakcie, ale to było takie przelotne opady, dosyć intensywne, ale na szczęście wszystko się skończyło i można było dokończyć zawody w normalnych warunkach.